jesteśmy na zgrupowaniu w Będzinie. Przygotowujemy się do drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet do lat 19. Trzy dni skwaterowani jesteśmy w ośrodku Sarmacji Będzin. Potem przenosimy się do Jaworzna. W grupie mamy trzy zespoły, dosyć trudne. Szwecja, Dania i Islandia. Turniej jest czterozespołowy. Najlepszy z grupy wychodzi i otrzymuje promocję, możliwość gry w Mistrzostwach Europy. Jest taki cel, składa się to z dwóch mini turniejów. Pierwszy był we wrześniu w Warszawie. Mieliśmy w grupie Armenię, Turcję i Austrię. Dwa mecze wygrane, 3-0 i 4-1 oraz ostatnia porażka z Austrią dała nam drugie miejsce w grupie i mogliśmy awansować do drugiej fazy, stąd jesteśmy tutaj. Grupa trudna, aczkolwiek jako pierwszy zespół piłki kobiecej w Polsce jesteśmy po Mistrzostwach Europy w Islandii. Pierwszy raz się udało to zakwalifikować w historii polskiego futbolu kobiecego. Staramy się powtórzyć tą sytuację teraz, aczkolwiek będzie niebywale trudne ze względu na wagę przeciwnika. Zrodziła się taka inicjatywa zaproszenia jakiegoś autorytetu, żeby pomógł nam na tym etapie. Chciałem podkreślić fakt, że staramy się czerpać wzorce z drużyn zachodnich, z Anglii, z Francji, z Niemiec. Monitorujemy każdy trening sport testerami, kwestia odżywek, kwestia wyżywienia, dietetyka. Wszystko to już wdrażamy w nasz system treningowy. Natomiast tuż przed tak ważną imprezą, jaką jest ten turniej eliminacyjny, chciałem zaprosić kogoś, kto pomoże nam w tym aspekcie motywacyjnym. Wystosowałem zaproszenie do trenera Leo Benhakera, który przyjął nasze zaproszenie. Stąd jego obecność na naszym zgrupowaniu. Mamy nadzieję dzisiaj po treningu skorzystać z jego doświadczenia, z jego uwag, żeby powiedział nam troszeczkę o jasnej stronie księżyca, żeby nas przygotował do tego turnieju. Dla dziewczyn to jest bardzo duże przeżycie. Myślę, że jest to człowiek, z którego będziemy czerpać garściami. Ma napięty kalendarz, aczkolwiek udało się przyjechać na nasze zgrupowanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za taką sytuację. Trudna grupa, Szwecja, Dania i Islandia. Zespoły ze Skandynawii, jeżeli chodzi o futbol kobiecy, to jest światowa czołówka. Jeżeli chodzi o pierwsze prezentacje, jest tam bardzo ścisły system szkolenia. Drużyny juniorskie trenują według takiego schematu. Jest ścisła synergia, współpraca z kolejnymi trenerami, z kolejnymi etapami. Natomiast my mamy reprezentację lat 17 u nas w Polsce, do lat 19 i pierwszą. Natomiast na zachodzie są to jeszcze pośrednie reprezentacja do lat 20, większa selekcja. No cóż, w tej chwili zadecyduje, jak to zwykle takie słowo klucz, dyspozycja dnia. Może się okazać, że będą to na tyle trudni przeciwnicy, że zdołamy nawet zdobyć punktu, natomiast może się okazać, że wyjdziemy z pierwszego miejsca i stąd właśnie wizyta trenera Benhakera, by nam pomógł dopiąć każdy z aspektów, żeby się dobrze przygotować. Jesteśmy, jeżeli chodzi o futbol kobiecy, średniakami w Europie. Potrafimy wygrać z Czeszkami, z Belgijkami, natomiast do tych ekip Francja, Niemcy, czy tak jak mówiłem, ekipy ze Skandynawii jest nam troszeczkę daleko. Very nice surprise for the girls. I hope so. Tell me, where did the idea of this visit come from? I believe the team manager asked me, invited me, and I said with pleasure. If I can, I cannot do too much, of course, but I can only be here and at least show my support to this team. So, with pleasure. Have you ever thought
about working with women or with girls? No, I never thought about it, but well, in my time when I started my career, of course, it was not very usual that women were playing football. And I found my way in professional football, so it was no discussion. But I think it's very good that that girls and women also play football. Why not? Those girls will have a very important tournament in these days. What would you advise them before the competition? No, come on, I don't can advise them. I just can, what I said before, show them my support and probably, I don't know, help them a little bit. They don't need motivation because they're working very good and they have fun together, and that's basically what it's all about. They love football. And so, probably, I don't know, we can talk a little bit about how to play these important games, because these games always give a little bit more stress and a little bit more pressure. But no, the main thing is for the coaching staff, of course, they have to do the job and the girls have to do the job. So once again, it's more to tell them that, that of course, we are behind them, we are with them, and wishing them all the luck. And that's the only thing I can do. Nice to meet you. Hi. Hello. Boss, all my daughters. All your daughters? Yes. You're a great father. Hello. Hi. Hello. Nice to meet you. Hello. Hi.